W Sejmie jest już projekt dotyczący reformy sądownictwa. Ta proponowana przez ministra Gowina spotkała się ze sprzeciwem lokalnych środowisk, samorządów, a także ludowców. Zakłada likwidację ponad 120 sądów rejonowych. Zdaniem posła Piotra Zgorzelskiego jest nie do przyjęcia z kilku powodów. Antagonizuje to powiaty, to po pierwsze. Po drugie, powoduje naturalne wypłukiwanie tych środowisk z inteligencji, bo przecież przy sądach znajdują się kancelarie adwokackie, radców prawnych. I w związku z tym proponujemy projekt ustawy, w którym mówimy po pierwsze, że około 35% spraw nie wymaga stawiennictwa obowiązkowego, zatem mogą być przez sąd okręgowy delegowane do sądów mniej obciążonych, a także mówimy o delegacji sędziów przez sędziego sądu okręgowego, przez prezesa sądu okręgowego, o delegowaniu sędziów tych spośród sądów rejonowych, w których takiego sędziego można delegować.